Witaj Kościele Pana Jezusa. W jakiej kondycji Was zastaje? Dobrze się macie? Kto ma się dobrze, kto jest szczęśliwy, zadowolony, niech mi pomacha. 12 osób. Żartuję, było znacznie więcej rąk. I tak trzymać, bracia i siostry. Cudowne jest życie z Panem Jezusem. Choć czasami niełatwe. Ktoś powie na to amen? No nie jest to łatwa droga. Ale jedyna, która prowadzi do życia wiecznego, do wieczności, do zbawienia. Jedyna. Amen? No, kilka słów refleksji. Zawsze tak lubię troszeczkę Was wciągnąć w swój świat. Nie wiem, nie wszyscy mnie znacie. Tutaj czas płynie, zbór się zmienia, wiele nowych twarzy. Cudowna ilość dzieci. Gratuluję z całego serca. To jest piękny widok. Cieszycie się z tego, Kościele, bracia i siostry? Cieszycie się z tego widoku? Kto się cieszy? Naprawdę umieją reagować, bo tak czasami jak do nich mówisz, to tak patrzę i tacy troszeczkę jakby nie rozumieli, o co chodzi. Cudownie reagują. Cudownie jest z wami mieć ten kontakt, naprawdę, mimo że jesteście tak daleko. No to tym bardziej jestem ośmielony, żeby wam coś powiedzieć. To był chyba jeden z pierwszych, a nawet może pierwszy zbór ten ustroński, do którego trafiłem. Czy ktoś wiedział o tym? Że taki epizod był w moim życiu? Nawet Jasiu nie wiedział. Jak wiecie, Pan Bóg dopadł mnie na statku. Nawet tam jest Pan Bóg. A potem dowiedziałem się, że nawet pod ziemią jest, bo miałem wielu górników w kościele. Więc uchwycił ster mojego życia, zmienił zupełnie kurs. No i tyle było z marynarza. Choć wykształcenie takie mam, to później zdobyłem inne. No i dzisiaj, jak wiecie, jestem pastorem. Już od wielu lat. Ale nawracając się na statku, to historia nie jest taka prosta, bo trzeba jakoś te ścieżki później wyprostować, prawda? Tak sobie pływałem. Chrystus wprawdzie uchwycił ster, ale gdzieś mi tak jeszcze daleko było do Kościoła Bożego. Nawet nie do końca wiedziałem, że może tak trzeba. Nawet nie do końca wiedziałem, co przeżyłem. Dopiero po wielu nawet latach, może gdzieś tak po 2 latach dowiedziałem się, że to było nowonarodzenie, co przeżyłem. I pamiętam, jak któregoś dnia pewien chłopak z internatu, z którym mieszkaliśmy, zaproponował mi wyjazd do Ustronia, bo tutaj był taki zjazd młodzieżowy. Takie kiedyś tutaj mieliście regularne zjazdy młodzieżowe. Lata 80. wspominam. Tak, już żyliśmy wtedy. Gdzieś tak w środku siedziałem. I wiem, że to już kiedyś opowiadałem, ale widzę nowe twarze, to powiem to jeszcze raz. Ponieważ chciałbym, żebyście za takie rzeczy oddawali Bogu chwałę. Że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg dotyka ludzi. Trwale ich dotyka. I mimo, że ja na statku oddałem Bogu życie i często opowiadam o tym, że to był ten pierwszy moment. I to była ta najważniejsza decyzja. Mimo, że nie do końca wiedziałem, co się wydarzyło, to potem, kiedy byłem tutaj na tym zjeździe zimowym, to był zjazd zimowy. I spałem, pamiętam, w takim pomieszczeniu, które kiedyś miało być studiem nagrań, przytulony do kserokopiarki, ale to całkiem było miło. I byłem tak dotknięty przez Pana Boga na tym zjeździe młodzieżowym i tak jakby zatraciłem się w Jego obecności. Musiałem się w taki niesamowity sposób modlić, że jak otworzyłem oczy, to tak troszeczkę mną czepał. Może czepał to nie jest dobre słowo. Tak troszeczkę chciał mnie do realu doprowadzić. Pastor Podżorski, którego bardzo miło wspominam. I wielu z was też na pewno go wspomina. Który później przez wiele lat miał być takim przyjacielem. Również seminarium teologicznego, które ma tutaj swoją siedzibę. Jest to okazja, żeby pastorowi starszym i wszystkim wam podziękować za to, że przez tyle lat możemy tutaj być. I pięknie nam się funkcjonuje. I nie wiem, kiedy to się stało, już też zbliżam się do 25 lat pracy w tym seminarium. To jest niemożliwe. Teraz wszyscy myślicie, ile ja mogę mieć lat, prawda? Nie powiem. I wtedy podobno on mi to opowiadał, brat Podżorski, że stałem i na całe gardło krzyczałem: Boże, czemu ja byłem taki głupi? I podobno jeszcze ostrzejszych słów używałem. Byłem tak poruszony. Spokojnie, synku, spokojnie, uspokajał mnie. Wszystko będzie dobrze. Uchwycił mnie, przytulił mnie, pomodlił się ze mną. A potem sprawy już się poukładały, popłynęły.
To było takie pierwsze miejsce, taki kościół, który widziałem, żywy kościół Pana Jezusa Chrystusa, bo wcześniej na różnych jakichś grupkach, grupeczkach. No i co? I po latach znowu tutaj jestem i mogę się dzielić z wami Bożym Słowem. Jestem Bogu bardzo wdzięczny. I takie wydarzenia w moim życiu powodują, że się bardzo wzruszam. I teraz proszę po cichu módlcie się, żebym się nie rozpłakał i nie położył kazania. Będzie dobrze, amen. Moja żona zawsze patrzy na mnie i mówi, nie poddawaj się, nie poddawaj się, do przodu. Z czymś, co sam przeżywam, od czasu do czasu mnie dopada, do was przyjeżdżam. Takie słowo najbardziej lubię zwiastować. Jako wykładowca bardzo często muszę mówić na jakiś temat, ponieważ taki mi się zleci. Muszę jakąś dyscyplinę, dziedzinę teologiczną wyłożyć, no bo tak trzeba, bo takiej systematycznej wiedzy też potrzebujemy, prawda? I studenci, których tutaj widzę, absolwenci powiedzą amen, amen, to jest też potrzebne, prawda? Jest potrzebne. Jest. W moim życiu taki kręgosłup też został wylany i to mi pomaga. Wiem, na czym buduję, do czego się odnoszę. Ale takie słowo, które osobiście przeżyję, naprawdę kocham. To coś się dzieje we mnie, kiedy je zwiastuję i widzę, jak to wpływa też i na innych ludzi, bo to jest coś takiego bardzo autentycznego. O tym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Gdybyś miał mi odpowiedzieć na takie pytanie, które nie jest trudne. Jaka dzisiaj na tej ziemi jest najbardziej śmiercionośna, śmiertelna choroba, to jakiej odpowiedzi byś użył? Rozmawiałem z pastorem przez chwilę, przez telefon. Zanim tutaj przyjechałem, opowiadał mi, że zmagacie się z pewnymi problemami. Ludzie cierpią między wami. Słyszałem to również dzisiaj w zapowiedzi przed modlitwą. Ja jestem i żyję w takim samym świecie, żebyście wiedzieli. Dokładnie przez to wszystko sam przechodzę. Gdzieś 1,5 roku temu przegraliśmy z rakiem trzustki. Niektórzy znali z was moją mamę, pamiętam. Pamiętam też Boguś, jak modliliśmy się o nią. Mieliśmy spotkanie u nas dekanatu, wszyscy pastorzy. To było piękne, bardzo wzruszające. Mam zdjęcie z tamtego momentu. Ale czasami i tak jest. Mówimy wtedy, czasami nie chce nam przejść to przez gardło. Upodobało się Bogu. Są takie momenty w naszym życiu. A twoim zdaniem, która z chorób jest najbardziej śmiercionośna? Tak was pochwaliłem na początku, że super reagujecie, prawda? Może byśmy obronili tą tezę, co wy na to? Kościół dzisiaj, wierzący ludzie, z jaką to najbardziej, najmocniejszą dolegliwością, jak myślicie, muszą się zmagać i z nią walczyć? Ja powiedziałbym, że rak. Choroby sercowe nas też nie oszczędzają. Zmagamy się bardzo z takimi chorobami, które dzisiaj nazywamy cywilizacyjne. Na przykład depresja. Odwiedzam regularnie szpital psychiatryczny. Rozmawiałem niedawno z ordynatorem oddziału psychiatrycznego. Mówię, większość ludzi, którzy są na moim oddziale, którzy przeżyli jakieś załamanie psychiczne, to ludzie, którzy nie radzą sobie z mediami społecznościowymi. Słyszeliście kiedyś taką tezę? Nie radzą sobie z Instagramem i z Facebookiem i dlatego lądują w szpitalu psychiatrycznym. Wow. Ja myślałem, że jest inaczej. Żyłem w trochę innym świecie. Myślałem jakieś problemy z przeszłości. Wychowawcze, rodzinne, zranienia po drodze. Tak myślałem. A ty podobnie? Tak, ponieważ nie umią wyczuć. Nie umieją znaleźć balansu pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym. I w końcu dochodzą do takiego miejsca, moje życie jest do bani. Nie jestem nikomu potrzebny. Chodzą, czytają, liczą lajki. Ich przyjaciele umieszczają tak mega zdjęcia, bo przecież wiemy wszyscy, że na Inście i na Fejsie umieszcza się tylko najbardziej lipne zdjęcia, prawda? Te, które nam nie wyjdą, nie udadzą się, tam właśnie umieszczamy. One wszystkie przeszły przez filtry. Jeszcze je specjalnie jakoś udoskonaliliśmy, żeby zaszokowały wszystkich, żebyśmy mogli powiedzieć wow. Człowiek, który sobie z tym nie radzi i wie, że ten świat jest naprawdę udawany, pomyśli, że jest nikomu niepotrzebny, a jego życie nie ma żadnej wartości. 30 lat ten człowiek pracuje.
i chce zrozumieć ten fenomen, jeżeli tak to możemy nazwać. I mówi, większość z tych ludzi załamała się, ponieważ przez to, że mieli tak mocne zaangażowanie w świat wirtualny, sobie nie poradzili z nim. Nie umieli złapać balansu. Uważaj na to, co robisz. To jest plaga. Ale jest jedna, większa. Nie wiem, czy się zaskoczycie, zdziwicie, czy się z tym utożsamicie. Będę bronił tej tezy. To jest zniechęcenie, bracia i siostry. To jest zniechęcenie. I powiem, dlaczego jest tak poważne. Ponieważ tylko ono z tych wszystkich, po pierwsze, jest dolegliwością ogólnoludzką. Czy wszyscy są chorzy na raka? Wszystkich dopada depresja? Chwała Bogu, nie. Co by to było, gdyby tak było, prawda? Niestety zniechęcenie dopada wszystkich. I nie mów mi, że ciebie nigdy nie dopada zniechęcenie, bo w tym momencie jestem niedowiarkiem. Wybaczcie, taki niewierzący pastor przyjechał do was. Bo już nie jestem małym chłopcem. Ja chcę powiedzieć, taki młokos, to moja żona mnie od razu strofuje i mówi, synku, kochany mężu, kiedy ty ostatnio popatrzyłeś do lustra? Kiedy ty byłeś młokosem? Przeminęło z wiatrem. Mówi mi, tak nie mówię. Aż tak. Ale sprowadza mnie na ziemię. Już nie rób z siebie takiego młodzieniaszka. No i żono, jestem posłusznym mężem. Wszystkich dopada. Prędzej czy później, z różnych przyczyn. Nie zawsze szczytujemy, czujemy się na wyżynach. Przypomnij sobie historię swojego życia. Były momenty, kiedy dopadło cię zniechęcenie. Ja wiem, że z niego wyszedłeś, umiałeś, masz Chrystusa, prawda? To się da zrobić, ale ono dopada wszystkich ludzi. To jest dolegliwość ogólnoludzka. Każdy człowiek musi z nim walczyć. Po drugie, tego nie lubię. Zauważyłeś to? Raz odejdzie i już nigdy nie wróci? Boże, zrobiłbym wszystko, żeby tak było. Jestem w euforycznym nastroju. Wydaje mi się, że świat zawojuje, a za chwilę zniechęcenie mnie znowu dopadnie. Jest nawracające, bracia i siostry. I nie zmienimy tego. Taki jest wykres tej choroby. Po trzecie, tego nie lubię najbardziej. Jest niesamowicie zaraźliwe, bracia i siostry. Zniechęcenie jest mega zaraźliwe. Chcesz to sprawdzić? Lepiej nie sprawdzaj. Ale uważaj, naprawdę, jakimi ludźmi się otaczasz. Ktoś może ulec zniechęceniu, ponieważ ty jesteś zniechęcony. To nie jest tylko twoja prywatna sprawa. Z kim przystajemy, takim się stajemy. I coś jeszcze. Czemu tak bardzo nie lubię tej choroby? Jeżeli tak można nazwać zniechęcenie. Ponieważ odkrywam, że największym problemem w tej chorobie, a może inaczej, najpoważniejszą przyczyną zniechęcenia w naszym życiu jest, a teraz wam ułatwię, są ludzie, bracia i siostry. Możesz się z tym nie zgadzać. Może tak tego nie przeżywasz. Ale powiem coś teraz bardziej miłego. Największym powodem zachęty w naszym życiu są, ja tak widzę życie, ludzie. Kiedy Bóg ich dotyka, kiedy coś się w ich życiu zmienia, kiedy widzimy, jak kwitną, jak robią rzeczy niesamowite, a jeszcze to są nasze dzieci, to po prostu dlatego chcemy żyć. Ale jeżeli to jest mój brat, to jest moja siostra, i tak mi dowali, że nie wiem, jak się nazywam. Jeśli nie lubicie takiego słownictwa, przepraszam. Dużo pracuję też z młodzieżą. Muszę się przestawiać. Czasami zastanawiam się, w ilu światach żyję. Do studentów mówię, muszę inaczej mówić. Przyjadę do kościoła, muszę inaczej zwiastować. Idę do młodzieży, muszę jeszcze inaczej. Z mężczyznami się spotykam, z nimi też trzeba jeszcze inaczej rozmawiać. Także wybaczcie, nie robię tego specjalnie. Możesz być przyczyną zarówno zniechęcenia, i to poważnego, w życiu twojego brata, twojej siostry, ludzi. To jest twój wybór.
albo wybrać inną drogę. Być powodem i przyczyną ogromnej zachęty w życiu brata i siostry. To nie jest łatwe. Ale jeżeli zrozumiesz, że życie twoje to nie jest twoja prywata, to zawalczysz. I jeśli uznasz, że są takie słowa, uważaj, byś nie zgorszył jednego z tych najmniejszych. A zniechęcenie jest takim narzędziem i możesz to zrobić. To zawalczysz o swoje życie, bo to jest walka nie tylko o twoje życie, ale o życie innych. I dołożysz wszelkich starań. I będziesz z Bogiem się zaprzyjaźniał bardziej i mocniej. I będziesz otaczał się ludźmi, którzy cię uskrzydlają, po to, żebyś mógł sam uskrzydlać innych. Wierzę, że to jest Boży plan dla naszego życia. Ale kiedy to cię już dopadnie, to mam dobrą nowinę i na tym chciałbym się skupić. Nie lubię takiego fatalizmu. Nie lubię, kiedy ktoś z nas, a już na pewno ja, sprawy demonizuje. Chciałbym powiedzieć i skupić się na dobrej nowinie, bracia i siostry. To jest uleczalne. Cieszycie się? Zniechęcenie jest naprawdę uleczalne. Doświadczyłem tego wiele razy. I o tym chciałbym z wami trochę porozmawiać. Po pierwsze, zawsze pamiętaj o tym, że jeżeli jakąkolwiek postawę przybierasz, wybierasz, to jej owocem będzie albo zachęta, albo zniechęcenie. Za każdym razem masz wpływ. Czegokolwiek nie zrobisz, jeśli będziesz człowiekiem biernym, również będziesz miał wpływ. Wybór bierności to również wybór. Biblia zachęca nas do aktywnego postępowania. Chcę, żebyśmy byli ludźmi w działaniu. Ludźmi, którzy roznoszą zachętę wszędzie wokół siebie. Taki człowiek w Grece nazywany jest Airenikos. Do tego ciebie zachęcam. To jest taka postawa zaraźliwa. Żebyś niósł tyle zachęty, żeby inni ludzie od ciebie się tak bardzo zachęcali, patrząc na twoje życie, żeby chcieli robić rzeczy, których sami nigdy by nie zrobili bez tej zachęty. I Kościół jest chyba doskonałym miejscem, by takie rzeczy się działy. Bo taki biedny Franek, albo taka smutna Zosia, kiedy zobaczy ciebie, Jolu, albo ciebie, Franku, jak ty, taki wróbelek, elemelek, stajesz się orłem, to coś w niej wzbiera i sobie myśli, nie, to jest niesamowite. On? To ja chyba też mogę. I modlę się, żeby w każdym kościele była tego typu zachęta, by się okazało, że dzięki tej zachęcie ludzie robią rzeczy, których sami nigdy wcześniej by nie zrobili. Bo tutaj zostali stymulowani przez brata, przez siostry i otrzymali taki ładunek zachęty, że wzięli się do pracy, a Bóg ich użył. Temu Kościołowi życzę tego dzisiaj przede wszystkim, bo tutaj zwiastuję Boże Słowo. Przyjmujecie je, bracia i siostry, to życzenie? Super. A teraz powiedzcie razem ze mną, Kościół to ja. Wiele razy idealizowałem Kościół. Dopiero po latach wziąłem kartkę i w końcu sobie napisałem. Kościół jest tak zachęcający, tak misyjny, tak ewangelizacyjny, tak aktywny, tak szczodry, tak pełen poświęcenia. Pomóżcie mi. Kościół jest tak piękny, tak radosny, tak pochłonięty przez uwielbienie, tak rozmodlony. Pomożecie mi? Dodacie coś do tej listy? Tak ewangelizujący. Tak kochający, piękne. Dawajcie, uruchomcie swoją wyobraźnię trochę. Jaki jeszcze jest Kościół? Troszczący się o innych, tak. Jaki jeszcze Kościół jest? Zwycięski. Jaki jeszcze, Janku? Poświęcony, tak. Dobra, lista jest długa. I wiem, że teraz to może zapachnieć trochę kontrowersją, ale na mojej kartce napisałem jak ja. Te wszystkie rzeczy, a pod spodem napisałem, jest taki w tych wszystkich rzeczach jak ja. I jak ty. Jeżeli taki będziesz, zarazisz tym innych, mówię ci. Jak zobaczą w tobie wszystkie te rzeczy, które wymienialiśmy sami, że takim człowiekiem jesteś, taki będzie Kościół. Życzę z całego serca sobie i tobie, żebyśmy takimi ludźmi byli. Czytałem księgę Nehemiasza. Ktoś zna tą księgę? Jeżeli coś o niej wiemy, to na pewno jest w Starym Testamencie. Ale stary wciąż jest nowy. Wciąż żyje przed nami. A całe Pismo przez Boga jest natchnione. Amen. Możemy się coś z tej księgi nauczyć. Ja nauczyłem się wiele. Dla przypomnienia. W tej księdze występuje przywódca, który ma na imię? No pewnie. Dzisiaj też to wiem. Wyobraźcie sobie, jestem na studiach, mam pierwszy egzamin z dziejów Izraela.
To nie był trudny egzamin. 6000 lat do opanowania. I wchodzę na ten egzamin, patrzę na tego wykładowcę, zadaje mi proste pytania, a ja nie mogę ze swojego gardła wydobyć dźwięku, by powiedzieć, że chodzi mi o Ezdrasza i Nehemiasza. Takie to były czasy. Dzisiaj już wiem, że to był Nehemiasz i umiem o tym głośno mówić. Był przywódcą Izraelitów. Oni wracają z Babilonu do Izraela, by coś zrobić. Pamiętacie? Odbudować mury. Wokół Jerozolimy były zdegradowane, zniszczone. I kiedy czytam tą księgę, widzę, z jakim oni ogromnym animuszem rozpoczęli tą budowę. Są tacy podekscytowani, są tacy gorliwi. Naprawdę oglądają projekt, słuchają Nehemiasza i mówią sobie, wow, to będzie coś. I widzę w tym swoje życie. I widzę w tym nieraz jakąś fazę życia Kościoła. Zaczynamy z taką ekscytacją, coś nas czeka. Ale droga jest długa. I cel, zakończenie projektu się oddala. Morale spada. I coś nas dopada. I w naszym indywidualnym życiu jest wiele takich momentów. Gdy coś się oddala. Gdy nie nadchodzi wtedy, kiedy chcemy. Gdy nie dzieje się po naszemu. To coś nas dopada. I tym czymś jest zniechęcenie. Rozdział 4 Księgi Nehemiasza. Będę czytał kilka wersetów. Posłuchajcie ich. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej. I wkrótce cały mur był powiązany. 6 werset 4 rozdziału. Do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Ale kiedy ta historia się toczy, nastroje się zmieniają. Tak jak w naszym życiu. Czytam dalej. 10-12 wersetu. Mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza. Gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli. Nie powinni się dowiedzieć i spostrzec, że wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy ich robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, to coś się zaczęło dziać, bracia i siostry. Oni byli w pewnym nastroju. Prawdopodobnie my jesteśmy może częściej niż oni w takim nastroju. A może teraz jesteś w takim nastroju. I może by ci było nawet wstyd się przyznać, że jesteś w takim nastroju. Bo być wierzącym i się przyznać do tego, że jestem zniechęcony? To mi zajęło długo czasu. Ale w końcu się nauczyłem, że dla naszego Pana ważniejsza jest modlitwa szczera niż piękna. On nie boi się naszych problemów. On nie boi się naszego wyznania. On nie boi się stanu, w którym jesteśmy. Jeżeli czegokolwiek się boi, w cudzysłowie to kładę, to nasza nieszczerość. To nasze zakłamanie. To nasze udawanie. A w Kościele wszystkim nam to grozi, bracia i siostry. Bo trzeba dźwigać ręce do góry, trzeba się pięknie uśmiechać, trzeba klaskać w odpowiednim rytmie, żeby niczego nie popsuć. Jest ustalony krok w tej społeczności wielbienia Pana. Biodrami zauważyłem, że za bardzo nie można. Ale tak trochę z nóżki na nóżkę jest dozwolone. Nie wolno się wyłamać. Trochę żartuję razem z wami, mimo że rozmawiamy o poważnych sprawach. Nawet miłość w dużej społeczności grozi nam to, że będzie udawana. Bo będziemy się do siebie tylko ładnie uśmiechać. I byłem już w tym miejscu. Mimo, że jeszcze za starca się nie uważam. Przechodziłem i widziałem, że Kościół może do tego wszystkiego dojść i zaliczyć takie miejsca. Ta historia pokazuje mi, dlaczego ludzie ulegają zniechęceniu oraz jak powinni pokonać ten stan. Mówi mi, co mam robić wtedy, kiedy najchętniej bym się poddał, rzucił wszystkim i uciekł. Więc może dzisiaj przyjeżdżam dla jednej osoby tutaj i będę za to Bogu dziękował. A może jest kilka takich osób na sali. I chcę ci powiedzieć, ośmiel się, żeby do tego się przyznać, bo Bóg ci pomoże. Bo Bóg się tego nie boi. Bóg boi się tylko tego, że będziesz udawał. I będziesz wciąż robił złą minę. Albo dobrą. Do złej gry. Co widzę najpierw? Zapytajmy o przyczynę. Dlaczego oni ulegli zniechęceniu?
Byli zmęczeni, bracia i siostry. Nie odkrywam przed wami Ameryki. Oni po prostu byli zmęczeni. Rozpoczęli z takim animuszem. Dali z siebie wszystko. Mega power. Mur rósł, ale w połowie drogi poczuli się zmęczeni. Czułeś się kiedyś zmęczony w połowie drogi? Jeżdżę na rowerze, pływam, żegluję, wspinam się na ścianki. Nie chcę się dłużej chwalić. Chcę tylko wam powiedzieć, że zawsze najbardziej zmęczony jestem w połowie drogi. Perspektywa jest piękna, ale pomyślę zawsze o tym, że jeszcze na tym rowerze mam wrócić do domu. To nieraz siły ze mnie uchodzą. A jestem czasami w takich miejscach, że czasami nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Bo lubię taki właśnie bushcraft. Gdzieś się wyprawić tak, że ktoś by z was pomyślał, Pan Bóg chyba zapomniał o tym zakątku. Jak już tak wszystko z siebie dam, jak już gdzieś tam dojadę daleko i pomyślę, jeszcze teraz muszę do domu wrócić. Oni stwierdzili, pracownicy nie mają już siły. Długo pracowali, byli wyczerpani psychicznie, tak myślę, przemęczeni fizycznie, emocjonalnie, umysłowo. Doszedłeś do takiego stanu? Przecież dzisiaj musimy harować jak woły. Dzisiaj korporacje nie tylko chcą wyssać z nas ostatnie soki, a potem trzeba jeszcze mieć czas na kościół, prawda? A potem nagle się budzimy, przecież ja jeszcze mam żonę i dzieci, Boże. I tutaj też trzeba by coś było zrobić. Dopada cię zniechęcenie chociażby z tego powodu, bo najzwyczajniej w świecie jesteś przemęczony. I o tym mówi ta księga. I myślisz, że kiedy będziesz się modlił i modlił i modlił, nagle twoje przemęczenie zniknie? Nie gniewaj się na mnie. Jak chcesz, to się gniewaj, no trudno. Ale niestety, ja jestem z tych pastorów, którzy powiedzą nie. Oprócz modlitwy Bóg dał nam mózg. Albo inaczej rzecz biorąc, rozum. I dał nam przykład w Biblii. Jeśli byś był tak uduchowiony, chciał mi powiedzieć, ale o co tobie chodzi, pastorze? My wciąż jesteśmy w odpoczynku. Chrystus jest naszym odpocznieniem. To powiem, brzmi to fajnie. Byłem w tym miejscu, ale tak to nie działa. Ponieważ już na samym początku bardzo wyraźnie Bóg coś zasygnalizował. Kiedy się naharował, w cudzysłowie może, kiedy stworzył już wszystko, co miał stworzyć, to była ciężka praca. Może nie dla Niego, tak sobie myślimy, ale czegoś konkretnego dokonał, odpoczął Bóg. Co? Jejku, czego na tej teologii nauczyli? Boże święty, to on tak w tych seminariach głosi? Ale to jest z Biblii, bracia i siostry. I stąd koncepcja odpoczynku bierze swój początek. Nie jesteś maszyną. Nie jesteś robotem. I Bóg to wie. Zna cię lepiej niż ty sam siebie. Wysiądziesz. Mówię ci, któregoś dnia energia zgaśnie twój silnik. Byłem w tym miejscu. To jest tylko... I koniec. Wyłączony. Będziesz tak styrany, będziesz tak ogłupiały, twoja psychika będzie w takim miejscu, że nie będziesz wiedział, co z sobą zrobić. Potrzebujesz profilaktyki, bo może być za późno. W zakładach psychiatrycznych jest jeszcze trochę miejsc, ale powiem wam, nie za dużo. Zresztą to nie jest miejsce dla ciebie. Przyjdźmy razem po mądrość do Pana Boga, błagam nas. Bo Bóg odpoczął dlatego, nie dlatego, że był zmęczony, tylko żeby tak jak zwykle dać nam bardzo konkretny przykład. Bo wiedział, że chrześcijaństwo, życie z Bogiem, oprócz wszystkiego innego najbardziej jest naśladowaniem. Czy to nie jest chrześcijaństwo? Naśladowanie, bracia i siostry? Chrystianoj to nie od chrztu. Chociaż niektórzy tak myślą. To od Chrystusa. Ludzie byli tak nazwani po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich, ponieważ wszystko ich zdradzało. Byli tak podobni do Jezusa, tak Go naśladowali w mowie, w gestach, we wszystkim, bo z Nim żyli na co dzień, że ludzie patrzeli na nich, to są ci od Chrystusa. Nie szlachecki przydomek, ale byli zdemaskowani przez to, jacy byli. Po prostu czasami najbardziej duchową rzeczą, jaką możesz zrobić, mówię ci to, może to nie brzmi duchowo, to jest połóż się do łóżka. Błagam cię o to. Weź kilka dni urlopu. Wyjedź w miejsce, gdzie wyłączysz komórkę. Gdzie skupisz się tylko na swoim Bogu. Czy to nie psalm mówi,
zatrzymajcie się, przystańcie i poznajcie, że ja Pan. Jeżeli się nie zatrzymasz, to coś cię zatrzyma. To serce twoje cię zatrzyma. Będzie wiele przyczyn. To jest najbardziej duchowa rzecz, jaką możesz zrobić. I na nowo zdefiniować to, co jest najważniejsze w twoim życiu. Usunąć się na bok. To jest prawdziwa tajemnica, dlaczego ja tyle na tym rowerze jeżdżę. Nie dlatego, że chcę jakieś rekordy zbić, bracia i siostry. Ale dlatego, i moja żona dobrze o tym wie, nigdy nie jestem tak zresetowany i nigdy nie jestem tak blisko Boga, jak wtedy, kiedy jestem sam na sam z Nim. To jest mój sposób na moje zdrowie duchowe, na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Znajdź swój. Nie wszyscy muszą jeździć na rowerze. Dobra wiadomość, prawda? Popatrz na werset 6. Budowaliśmy mur, a wkrótce cały mur był powiązany do połowy wysokości. Malowałeś kiedyś coś? Jak się domyślacie, no nie jestem zawodowym malarzem, ale maluję. Ostatnio moja żona wyjechała. Pomyślałem, coś dla niej zrobię. Bo przecież to nie jest tak, że jestem taki podekscytowany malowaniem. Bardziej jestem podekscytowany reakcją żony. Jesteś mężem? Warto czasami coś pomalować. Mówię ci i zobaczyć to na twarzy twojej żony. A później reszta dnia naprawdę rozwinie się dobrze. Gwarantuję ci. I będziesz szczęśliwym i spełnionym mężem. Więc wziąłem się ochoczo do malowania. Miałem mało czasu. Wiedziałem, o której godzinie wróci. Musielibyście widzieć tą łazienkę po malowaniu, jak już skończyłem. Popatrzałem na ściany i na sufit. Nieźle. Potem popatrzałem na ziemię. Boże, co tu się stało? Bomba chyba w to wiadro z farbą wpadła. Popatrzałem na zegarek, mówię, teraz ja to wszystko muszę posprzątać. A jeszcze trzeba te wszystkie obrysy szmatką, gdzieś tam na lustro, na okno, wiecie, żeby to jakoś wyglądało. Poczułem się taki zmęczony, a było tak dobrze. Dopadł mnie syndrom połowy drogi, bracia i siostry. A po górach chodziłeś? Uwielbiam chodzić po górach. Dawno nie chodziłem, więcej jeździłem. Ale pamiętam, jak to było, kiedy planowałem. Wejdę, będę tam o tej godzinie, zejdę, zjem kwaśnicę i poczuję się fantastycznie. Miało być za 3 godziny, miał być szczyt. Za 3 godziny, jeszcze 3 godziny były do szczytu. To jest hiperoptymizm Piotra Grześka. Taki jestem właśnie. A jak już byłem na szczycie, dopadł mnie syndrom połowy drogi. Ja jeszcze muszę zejść. A już tam na górze, w schronisku, zjadłem kwaśnicę. Wiecie, co się później dzieje, prawda? Ta błogość. Ja jeszcze muszę zejść. Panie Jezu, co teraz? Może właśnie dzisiaj jesteś w połowie drogi. Marzysz, tęsknisz, pragniesz. Nawet miałeś słowo prorocze, obietnicę. Nie rezygnuj, błagam cię. Bo może właśnie jesteś w połowie drogi. Najwięcej ludzi wtedy rezygnuje. Tęsknisz, by twój syn był zbawiony, twoja córka znowu wróciła do Pana. Myślisz o swoim małżeństwie. O, ile jest rzeczy. Zapewniam, że przez to wszystko przechodziliśmy. Dopiero gdzieś od roku czasu nasz syn żyje z Panem Jezusem znowu. I wszystko nabrało nowych kolorów, bracia i siostry. Wszystko. Wszystko. I muszę zatrzymać się na chwilę, bo powiedziałbym teraz zupełnie inne kazanie. Tylko o tym chciałbym mówić. Ma 25 lat. I możemy znowu widzieć, że żyje z Chrystusem. Urodził się w domu pastorskim. Jeżeli taki ból czujesz, jestem tutaj dla ciebie. Chcę się z tobą modlić, chcę cię błogosławić. Nie rezygnuj w połowie drogi, bo Bóg przyjdzie. Mówię ci, że przyjdzie. Nie jestem ani troszeczkę lepszy od ciebie. Bóg nie ma faworytów. W ten sposób myśląc. Jego miłość jest taka sama dla każdego z nas. Jego łaska jest taka sama dla każdego z nas. On przyjdzie do twojego życia, tylko nie poddawaj się w połowie drogi, błagam cię. Nie poddaj się zniechęceniu. Wiem, o czym mówię. Pójdźmy dalej. Ludzie się zniechęcają, bo są sfrustrowani.
Popatrzcie, co oni mówili. Jest wiele gruzu. Nie zdołamy odbudować tego muru. 10 werset 4 rozdziału. To jest frustracja, rozgoryczenie. Sytuacja jest beznadziejna. Budowali nowy mur, ale wszędzie były stare gruzy, kamienie, zaprawa, tak to sobie wyobrażam. Patrzyli na to rumowisko, nowy mur, do połowy wybudowany, a wszędzie śmieci. To tak jak ja z tą farbą. Z tą farbą w łazience. Stracili sprzed oczu cel, bo wszędzie było zbyt dużo gruzu i wszystkich innych odpadków. Coś ci powiem. Sprawdziłem to na sobie. Nie unikniesz w życiu bałaganu. Nie unikniesz w życiu bałaganu. Nie unikniesz. Ale możesz zacząć dostrzegać bałagan. I o to się modlę. Byś zaczął dostrzegać bałagan w swoim życiu. I byś wiedział, byś zaakceptował to dzisiaj, może dzisiaj, że możesz coś zrobić z tym bałaganem. Możesz coś zrobić z tym bałaganem. Co zaśmieca twoje życie? Bo może to jest przyczyna ogromnego zniechęcenia w twoim życiu. Co je zaśmieca? Powiedz sobie sam. Pomyśl o Panu Bogu. Pomyśl, co cię powstrzymuje, co cię ściąga na dół, co ci skrzydła podcina. Co pochłania twój cenny czas, energię. Powstrzymuje cię, by iść dalej, by walczyć. Rzeczy błahe czasami. Bo się troszczysz. Bo wciąż myślisz o swoim mężu, o swojej żonie, o swoich dzieciach. Bo wciąż myślisz o swojej służbie. Są też rzeczy poważne, bo po prostu jesteś zaangażowany w jakiś bardzo konkretny grzech. W bardzo konkretny grzech. A to jest jak bycie w szachu. I to wyssie z siebie życie. Bo co się stanie wtedy, kiedy to wyjdzie na jaw? A wszyscy patrzą na ciebie, jesteś tak wypicowany. Nikt tak nie uwielbia Pana Boga jak ty i nikt nie daje tak wielkiej dziesięciny. Ale wiedziesz podwójne życie. Diabeł ma cię w garści. Jeżeli nie przyniesiesz tego do światła, jeżeli nie załatwisz problemu śmieci w swoim życiu, to on cię załatwi. A upadek twój będzie zupełny. Paweł w takich momentach, wiecie jak mówił? Zaklinam cię, bo to jest sprawa życia i śmierci. Przyjdź do światła. A zobaczysz, jaki będziesz zachęcony. I może jeszcze coś. Jesteśmy zniechęceni, bo dopada nas porażka. Porażka. Coś się nie powiodło na tej drodze. Szliśmy dobrze w pewnym momencie. Budowaliśmy te mury. Coś poszło nie po naszej myśli. Nie zdołamy sami odbudować muru. To są słowa Izraelitów z 10 wersetu. Czy wiesz? Nie wiem, tak to sobie wyobrażam. Co będzie dalej? Nikt nie wie. Damy radę? No nie wiem, czy damy radę. Jeszcze połowa. To jest niemożliwe. Głupi byliśmy, że w ogóle zaczynaliśmy. Może lepiej się poddać? Może dzisiaj tak myślisz? Może lepiej odpuścić? Pewność siebie upadła. Stracili zapał. Zniechęcili się. Ale coś wam powiem. Jaka jest różnica między zwycięzcami a przegranymi? Zwycięzcy inaczej traktują porażkę. Taka jest różnica. Ja nie wiem, ile porażek już przeżyłem. Dużo czasu zajęło mi to, żeby troszeczkę inaczej popatrzeć na porażkę. Nie wiem, czy to kiedykolwiek słyszałeś, ale z socjologicznego punktu widzenia w wielu kulturach świata, w ich słowniku nie ma takiego słowa. Niestety w naszym jest. Wyobrażacie sobie żyć w kraju, posługiwać się słownikiem, w którym nie ma słowa porażka? Chyba by było trochę inne nasze życie, prawda? Można tak żyć. Ja tego nie wymyśliłem. Wszyscy to możecie wygooglować. Nie pozwoliłbym sobie na taką fantazję przed wami. Nie mają w swoich słownikach słowa porażka. Wiecie, jakie mają słowa? Moja żona wie. Tak. Lekcja. Nauka. I ludzie
o których mówimy, że są sukcesorami, w ten sposób traktują porażkę. To była lekcja w moim życiu. Teraz naprawdę wiem, co nie zadziałało. Mistrzem w tym był Thomas Edison. Mówiono, że to był mistrz porażki. Kiedy czytałem jego biografię, kiedy czytałem o tym, ile ten facet poniósł porażek, to nie ma drugiego takiego. No a to był ktoś, naprawdę. Wiele mu zawdzięczamy. Temu Tomkowi, Tomaszowi. Ponieważ zawsze mówił, teraz wiem w końcu, co nie zadziałało. Zrobię to zupełnie inaczej. Zachęcam cię do tego. Popatrz na porażkę następnym razem w swoim życiu właśnie w taki sposób. Możesz wyciągnąć lekcję. Możesz sprawę podsumować. Możesz przeżyć refleksję. Wiesz, co zrobiłeś źle. Podjąć walkę i zrobić to z Bogiem dobrze. Zachęcam cię do tego z całej siły. Bo nie jesteś skazany na porażkę. Z Chrystusem na zwycięstwo. Amen? I ostatnia przyczyna, bardzo prosta. Tam mnie najczęściej dopada. Oni się bali. Strach przynosi ogromne zniechęcenie w naszym życiu. Paraliżuje nas. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć, wpadniemy, słyszeliście to już, wybijemy ich. Był plan. Jeżeli coś takiego 10 razy powtórzysz, to wszyscy myślą, że to jest prawda. Zauważ, kim byli ci zniechęceni ludzie. To mieszkańcy. Obok nich, mieszkający Judejczycy. Zniechęcali kolejnych, mówiąc, ze wszystkich okolic ciągną wrogowie przeciwko nam. Takiej sytuacji nie było. Rozsiewali plotkę. Czy wiesz, co ci grozi? Paraliż, strach. Pamiętacie wielkiego zwycięzcę? Pamiętacie Eliasza? Spontaniczne zwycięstwo na górze Karmel. A cieszyliśmy się, że kilka tygodni temu mogliśmy z żoną tam być. W końcu zobaczyć tą górę Karmel. Wyobrazić sobie, jak to było. Rzeczywiście, dosyć duża i fajny widok z tej góry. No to było potężne zwycięstwo nad prorokami Baala. Bóg się przyznał do tego. A za chwileczkę usłyszał taki oto głos. Jutro. Będzie po tobie. I spotykamy go na pustyni. I mówi, ja nie chcę żyć. Jakże króciutka droga od spektakularnego zwycięstwa do poddania się, do strachu, bo on się po prostu bał. Jeśli słyszysz, że ktoś wciąż ci powtarza, to nie może się udać, nie dasz rady, naprawdę w końcu w to uwierzysz. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to jest twoja i moja decyzja, jakimi osobami się otoczę w życiu. Może to jest największy problem. Błagam cię, zakończ toksyczne relacje w swoim życiu. Człowiek, którego bardzo szanuję, John Maxwell, autorytet w dziedzinie przywództwa, bardzo często to powtarzał swoim uczniom. Jeżeli chcesz szybować jak orzeł, nie otaczaj się indykami. Nie otaczaj się indykami. Nie wiem, czego pragniesz w swoim życiu z Bogiem, ale ja naprawdę chcę być jak orzeł. Bo proroctwo brzmi, ci, którzy ufają Panu. I teraz zakończmy. I wzbijają się. Oh, wow. Wow. Ja myślę generalnie, że to jest jakby Boży plan w pigułce. Widzi takiego wróbla i nagle coś się dzieje. Przychodzi power z nieba, Ewangelia zamieszkuje w jego życiu w glinianym, kruchym naczyniu. Nie martw się, jak pokazuję jednym palcem, to wiesz, że trzy są na mnie, prawda? Popatrz, trzy są na mnie. Nie martw się. I nagle coś się dzieje, przemiana życia następuje, tak jak w twoim życiu, w moim życiu. I wiecie, co wtedy mówimy, kiedy widzimy takiego kogoś, jego mościa? Wow, ale ożył! Nie mówimy tak? Nawet sami stworzyliśmy takie terminy. I Bóg tego chce, żeby na tę zmokłą kurę ktoś popatrzył i powiedział, wow, ale orzeł. W Bogu to jest możliwe. I tego życzę każdemu z nas. Będę lądował, zakończę dobrymi rzeczami, powody już znamy. Co zrobić, kiedy nas dopadnie to zniechęcenie? Kilka powodów wymieniłem. W telegraficznym skrócie, żeby was nie zamęczyć.
Po pierwsze, znajdź lepszy sposób. Naprawdę znajdź lepszy sposób. Bo jeżeli dalej będziesz szedł tą utartą ścieżką i liczył na to, że coś się zmieni, to wybacz, ale jesteś głupcem. To wybacz, ale jesteś głupcem. Musisz zmienić drogę. Jeżeli stare metody nie działają, musisz zacząć robić coś po nowemu. To jest naprawdę logiczne. Posłuchaj o tym. Nie wiem, na czym ci zależy. Ale jeżeli nie miałeś jeszcze nigdy tygodnia postu w swoim życiu, trzeba zmienić metodę. Słyszałeś już o tym, że ludzie poszczą w kościele? Że przez to dobijają się do Pana Boga? Ale ty nie potrafisz. A ja ci powiem dlaczego. Bo ci wcale na tym nie zależy. Ja byłem w miejscu, kiedy mi zależało. Czułem się tak, że mógłbym pościć nawet rok. Nie zrobiłem tego. To nie jest rodzaj szpanu przed wami. Bóg musiał mnie upokorzyć, bracia i siostry. Musiał mnie upokorzyć. I zobaczyłem, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. To była walka o mojego syna. I on to zobaczył. Siedzieliśmy przy stole i zadał mi pytanie, znowu nie jesz? A który dzień nie jesz? To robiło na nim wrażenie. I w końcu zadał mi pytanie, na które mogę mu odpowiedzieć, a dlaczego nie jesz? Nie odpowiedziałem mu tak, ale chciałem mu powiedzieć, bo czuję się jak apostoł Paweł. Nie wiem, czy pamiętacie, co on powiedział. Tak mówi człowiek w jakimś szale, w jakimś amoku, bo doszedł do miejsca, gdzie dalej nie wiedział, już nie wyobrażał sobie życia. Pamiętacie, co on powiedział o swoich bratach, Izraelitach? Jeżeli moja krew miałaby być dolana do obrzędu ofiarniczego, jestem gotowy, żeby tylko moi bracia Izraelici byli zbawieni. Zastanawiałeś się kiedyś na tym? Moja krew dolana do obrzędu ofiarniczego, to mówi ktoś, kto po prostu jest już w takim stanie jakiegoś obłędu. Wiemy, o kim mówimy, apostole Pawle. On wiedział, że tego zrobić nie wolno, prawda? Tak się nie postępuje. Ja byłem gotowy na to. Powiedziałem mu tylko, synu, bo zrobiłbym wszystko, żeby zobaczyć cię szczęśliwego, wolnego. Zrobiłbym wszystko. Wiesz, że ludzie w tym zborze się modlą. Ale ty tak naprawdę nie potrafisz się zaangażować w modlitwę tak jak oni. Mógłbyś z nimi być, mógłbyś z nimi walczyć, ale tobie wystarczy gdzieś tam po drodze, przed snem, 5 sekund i Bóg jest zadowolony. To nie działa. Zauważ, mija tyle lat w twoim życiu, a rzeczy się nie zmieniają, prawda? Powiedz mi tak, porozmawiajmy szczerze. Jeśli jest tak dobrze w twoim życiu, to odpowiedz mi na pytanie, to dlaczego jest tak źle? Ponieważ metody, którymi się posługujesz, w swojej relacji, drodze z Bogiem, nie działają. I powiem ci jeszcze coś. Jeżeli nie zmienisz tych metod, będzie tylko gorzej. Będziesz jeszcze bardziej sfrustrowany i zniechęcony. A Bóg rozłoży cię na łopatki. Bo Jego logika brzmi tak. Cóż ci to pomoże, chociażbyś cały świat zyskał? A na duszy szkodę poniósł. I tak naprawdę nie mamy pojęcia. Ja tylko czegoś malutkiego doświadczyłem w swoim życiu. Co jest w stanie zrobić w życiu człowieka, żeby go rozłożyć na łopatki? Bo tak bardzo mu zależy Bogu na jego zbawieniu. Nie na tym tylko, żeby był piękny, szczęśliwy, uśmiechnięty, dobrze ubrany, bogaty. To się kiedyś skończy, bracia i siostry. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Odejdziemy do wieczności. Zmień to. Zacznij w inny sposób się modlić. Zacznij pościć. Zacznij widzieć więcej niż czubek swojego nosa. Czyń dobro innym ludziom. Nie ładuj tylko w swój brzuch. Naucz się czerpać szczęście z uszczęśliwiania innych ludzi. Zobaczysz, że to działa. Kiedyś studiując Biblię napisałem to sobie na marginesie. Piotr, nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeżeli nie nauczysz się czerpać szczęścia z uszczęśliwiania innych. Czy to nie jest filozofia Chrystusa? Czy nie dlatego poszedł na krzyż? Rwał się na ten krzyż? To był rodzaj sadomasochizmu, bracia i siostry? On się bał, on się lękał. Powiedział do ojca pewne bardzo ważne słowa. Oddal ten kielich, jeśli tylko możesz, prawda? Ale wiedział, że tylko wtedy nas uszczęśliwi. Będziemy zbawieni.
będziemy uratowani. Dlatego to zrobił. Zmień coś w swoim życiu. Błagam Ciebie, zrób to jak najszybciej. Po drugie, pamiętaj o swoim przywódcy. Pamiętaj w chwilach przygnębienia. Pamiętaj, kiedy jesteś zniechęcony o swoim przywódcy. Nie, nie. Nie myślę o pastorze, nie. Specjalnie tak sformułowałem ten punkt, bo o nim też jest dobrze pomyśleć. Czasami można zastosować w swoim życiu telefon do przyjaciela, prawda? Jest i koło ratunkowe. Jedno wam powiem, bracia i siostry. Jestem naprawdę pewny tego, co powiem. Pastor nie jest waszym wrogiem. Pastor nie jest waszym wrogiem, bracia i siostry. Nie byłby w stanie służyć wam, gdyby był waszym wrogiem. Mógłby może wytrzymać miesiąc. Jeżeli byłby twardzielem, a jest takim twardym górolem, prawda? To może i z rok. Dłużej nie dałby rady. To by go zżarło. Jedyna rzecz, która pozwala mu służyć, znosić upokorzenia, naprawdę znosi je. Ja wiem, że wy jesteście ranieni. Wiem o tym. Ale chcę wam coś powiedzieć. Sami też ranicie, bracia i siostry. Nie lubię tego. Wiem, że jestem raniony, ale też ranię. On też nosi w sercu zranienia. Ja nie prorokuję, będzie ich więcej, bo was będzie więcej. Nosi na swoich barkach problemy, będzie ich więcej. Nie prorokuję. Będzie więcej, bo was będzie więcej, bracia i siostry. Może będzie więcej nieprzespanych nocy. Ale jedno wiem. Jest gotowy oddać życie, dlatego jest pastorem. Jest sposób na to, żeby mieć lepszego pastora. Ogłaszam, że znam ten sposób. Więcej się o Niego módlcie i bądźcie dla Niego większą zachętą. A zobaczycie, że będzie fruwał przed wami. Zobaczycie Go uśmiechniętego i zadowolonego. Nie powalą Go byle problemy. Będzie taki pełen poweru, jeśli będzie od was odbierał taką dawkę energii, zachęty i modlitwy, że ostatnie sznurówki z butów odda. Tego się w życiu nauczyłem. Tak działa służba pastorska. Ale kiedy mówię, pamiętajcie o swoim przywódcy, to myślę, pamiętajcie zawsze o Chrystusie i do Niego biegnijcie. To jest najważniejsze. Wspominajcie Go. Oni wspomnieli na Pana. On pięknie powiedział, Nehemiasz do nich, widząc, że się boją, postąpiłem i rzekłem do nich, do przedniejszych naczelników pozostałych ludu, nie bójcie się. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie. Walczcie za waszych braci, za waszych synów, za wasze córki, za wasze żony, domy. Wspomnij Pana to, co uczynił w życiu, jakie dobro ci kiedyś wyrządził, jak ci pomógł. Nic się nie zmieniło. Jego miłość do ciebie jest wciąż tak bardzo płonąca, pałająca. Jest twoim największym fanem. Nie porzucę cię i nie opuszczę cię. Obowiązuje po wszystkie dni aż do skończenia świata. Kiedy jesteś zniechęcony, jest ci szalenie trudno, wspomnij na moment, kiedy było ci bardzo dobrze i kiedy Bóg ci błogosławił i kiedy cię podnosił, kiedy cię zaopatrywał, kiedy doświadczałeś cudów w jego życiu. I nigdy, ale przenigdy, to ostatnia moja prośba, nie poddawaj się złym myślom. Karm je dobrymi. Złe wypieraj dobrymi. Karm się dobrymi rzeczami. Karm się dobrą lekturą. Przede wszystkim i najpierw Bożym Słowem. Karm się Słowem od dobrych ludzi. Bądź w takim środowisku, że przez Twoje zmysły do Twojego mózgu będą tylko dobre treści wpadały. Tak bardzo to jest potrzebne w momencie zniechęcenia. Ty wiesz, gdzie będziesz zniechęcony. Ty wiesz, kto wypowiada treści zniechęcające. Odetnij się na chwilę od wiadomości. To cię nie zachęci. Nie czytaj brukowców, nie czytaj gazet, nie czytaj tych stron internetowych. Tam nie znajdziesz zachęty. To cię tylko zdołuje. Zrób wszystko, żeby dostarczyć swoim myślom dobre treści, a zobaczysz, że wszystko rozpoczyna się od myśli. I kiedy pozwolisz Bożemu Słowu wpływać na swój umysł i coś się zacznie zmieniać, wszystko zacznie się zmieniać. Zaczniesz znowu wierzyć w to, że możesz.
i powoli zniechęcenie Cię opuści. Zaproszę do modlitwy. Powiedziałem o kilku powodach zniechęcenia i powiedziałem o trzech rzeczach, które możemy zrobić, kiedy jesteśmy zniechęceni. Kiedy teraz staniemy przed Bogiem, chciałbym nas poprosić, żebyśmy o czymś pomyśleli. Która z czterech przyczyn w Twoim życiu jest największym albo najczęstszym powodem Twojego zniechęcenia? Zmęczenie? Zmęczenie? A może frustracja innymi? Może sobą? A może porażka, której doświadczyłeś? A może strach? I o czym chcesz pamiętać, kiedy dzisiaj jesteś zniechęcony? Na co wspomnisz, kiedy przyjdziesz teraz do Boga? Masz w pamięci te chwile, te mocne, te najmocniejsze chwile, kiedy Bóg zadziałał, kiedy byłeś zniechęcony, kiedy byłeś powalony? Wspomnij na nie, kiedy będziemy się modlić. I chyba kluczowe pytanie. Co chcesz w ogóle zrobić w stanie, w którym jesteś? Co chcesz z tym wszystkim zrobić? Pytanie jest o tyle ważne, że jeżeli nie rozprawisz się z zniechęceniem w swoim życiu, zarazisz tym innych. Jeżeli nie rozprawisz się ze zniechęceniem w swoim życiu, zarazisz tym innych. A to jest wielka odpowiedzialność. Panie, ja chcę być człowiekiem zachęty. Amen? Powstańmy i pomódlmy się przez chwilę do Boga. Panie, ja chcę być człowiekiem zachęty. Panie, wiem, że często nie tylko jestem zraniony, ale sam ranię. Boże, chcę być człowiekiem zachęty. Panie, modlę się, żebyśmy podjęli o to walkę. Walkę w swoim przede wszystkim życiu. Ale żebyśmy też innym osobom pomogli wyjść ze stanu zniechęcenia. Panie, niech oni zobaczą w naszym życiu ogromną zachętę. Że może dopadają nas rzeczy niesamowitego formatu, doświadczenia naprawdę niebanalne, to i tak potrafimy być ludźmi, którzy w sposób zachęcający przez to przejdą. Nie będziemy nikogo infekować swoją postawą. Będziemy zarażać tylko zachętą, postawą, która będzie uskrzydlała innych ludzi. Panie, modlę się, żeby inni ludzie w kontakcie z nami stawali się inni. Modlę się, żeby inni ludzie w kontakcie z nami pragnęli bardziej Chrystusa i dokonania rzeczy, których jeszcze nigdy nie zrobili. Panie, modlę się, żeby inni ludzie w kontakcie ze mną, z nami, byli tak ośmieleni i zdobyli się na rzeczy, na które nigdy by się nie zdobyli, gdyby byli sami. Panie, niech z mojej strony, z naszej strony otrzymają taką dawkę zachęty. Panie, chcę wyjść z tego stanu, w którym dzisiaj jestem. Ty widzisz, że krępują mnie pewne rzeczy. Ja nie chcę tak żyć. Kaznodzieja dzisiaj mówił o tym, że mogę sobie z tym poradzić. Panie, przepraszam Cię, że wciąż chodzę utartymi kolejnami. Że od lat słyszę, że mógłbym inaczej się modlić, że mógłbym podjąć bój o swoje życie, o swoją rodzinę. Że mógłbym rzeczy zrobić, mógł wiele cudownych. A ja upieram się przez swoje racje. Jest źle. Jest źle, Panie. Nie widzę zmian w swoim życiu. Nie widzę zmian w życiu swojej rodziny. Panie, pozwól nam tak walczyć o rzeczy, które kochamy, jakbyśmy byli na 100% pewni, że chcemy oddać za nie życie. Panie, i zrobimy wszystko, co tylko jest możliwe, żeby zobaczyć zmianę, progres, postęp w swoim osobistym życiu, w życiu naszych dzieci, naszych mężów, żon, rodzin, kościoła, przyjaciół, miasta, kraju. Panie, o to się modlę. O to się modlę. Dziękuję Ci, że to w Twojej obecności i w Twoim Słowie znajdujemy to, czego potrzebujemy. Panie, kiedy następnym razem, może to się nigdy nie wydarzy. Chciałbym tego. Marzę o tym. Ale kiedy następnym razem stanie się tak, że może dopadnie mnie znowu zniechęcenie, to Duchu Święty, modlę się,
abyś i mnie, i każdemu z nas przypomniał to dzisiejsze słowo, poselstwo z Księgi Nehemiasza. I już dzisiaj oddaję Ci chwałę za to, że każde zniechęcenie z Tobą, Panie, można przejść i pokonać. Amen. Amen. Dziękuję, bracia i siostry. Naprawdę byliście cudownymi słuchaczami i Wasze reakcje. Życzyłbym tego wszystkim pastorom, żeby tak to przeżywali, jak ja dzisiaj. Dziękuję. Bracie Bogusławie, bądź dumny ze swojego kościoła, a wiem, że jesteś.